Wystawa jest opowieścią o czasach II wojny światowej, opowiadaną z perspektywy indywidualnej mieszkańców Krakowa, zarówno tych, którzy mieszkali przed wybuchem wojny w mieście, jak i tych, którzy sprowadzili się do niego później. Celem naszym jest po pierwsze zapoznanie się z tymi opowieściami, ale po drugie uczulenie na to, że w naszych domach, w Państwa domach znajdują się pamiątki, które są znowu pretekstem do kolejnych opowieści. My kolekcjonujemy te opowieści. Ja miałam to szczęście, że przeżyłam, więc uważam, że powinnam się dzielić tymi wspomnieniami tragicznymi, bo jest to, ta wiedza o tym, co się stało, może spowoduje, że nigdy do czegoś podobnego, do takiego ludobójstwa nie dojdzie. Są tam zdjęcia moich dziadków, moich rodziców, moje zdjęcie i mojej siostry. Niedługo po moim urodzeniu, więc mniej więcej z 1936 roku, a także zdjęcia mojego tatusia, którego historia jest związana z niewolniczą pracą w Związku Radzieckim. Grupą obiektów, którą można zobaczyć na wystawie, są przedmioty podarowane do muzeum przez pana Jerzego Kozińskiego, który jako kilkunastoletni chłopiec został wywieziony na Syberię, pracował przy wyrębie lasu. Do tej wystawy mam stosunek szalenie osobisty, bo jednym z rozstań, jednym z powrotów, akurat szczęśliwych powrotów, gdyby nie ten powrót, to mnie by tutaj nie było, to historia, to opowieść Andrzeja Niezabitowskiego, mojego ojca, wywiezionego do okręgu workuckiego. Ojciec mu 11 lat spędził wraz ze swoim ojcem, czyli z moim dziadem, i powrócił. W wystawie towarzyszy taka gablota, którą nazywamy w naszym muzealnym języku depozytem pamięci. Jest to takie miejsce, gdzie przez pewien określony czas będą prezentowane pamiątki związane z poszczególnymi osobami, z poszczególnymi rodzinami. Liczymy na odzew z Państwa strony, na udostępnianie swoich pamiątek i że ten depozyt będzie takim miejscem żywej pamięci. I właśnie praca na pamięci jest częścią istotną tej wystawy. Do takiej pracy nad pamięcią Krakowian bardzo serdecznie chcemy zaprosić. Wystawa będzie czynna do 18 września 2022 roku.